kto jest dumna z takich ludzi jak doktor Izydor Borys, pracownik Warmińskiego Uniwersytetu w Olsztynie. Tak, mamy w Olsztynie. I bardzo prosi, znaczy, bardzo się cieszymy, że jest tak na tyle odważny, żeby w czasie pandemii, która się jeszcze nie skończyła, miał odwagę tą wystawę zorganizować, bo się zawsze łączy. Każda wystawa się łączy z ogromnym wysiłkiem, ale tym razem to jest taki wysiłek zwielokrotniony. Są trudności różnego rodzaju, ale mamy wspaniałych gości. Tutaj panie, mamy koleżankę Grażynkę Tomaszewską, mamy Wojciecha Felcyna, który zawsze nas wspomaga, naszą galerię na Wiglej, jest naszym takim patronem, można powiedzieć, artystycznym. Witamy wszystkich gości, a przede wszystkim witamy Izydora Borysa, który nam powie, co on tutaj chce z nami zwojować na tej piwnie. Co on nam chce powiedzieć swoją rzeźbą i przede wszystkim, że chcę, żeby powiedział, czy tematyka, czy duch, czy inspiracje do tych rzeźb mają jakiś związek z Gdańskiem. Ale w ogóle niech mówi, co komu dusza, co mu w duszy gra. Dziękuję, panie dyrektor. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu, że przyszliście, tak jak pani dyrektor mówiła, w tych trudnych warunkach pandemii. Tym bardziej jestem wdzięczny. No, planując wystawę oczywiście nie miałem świadomości, że to będzie się odbywało w takim czasie. Dlatego nie chciałbym się może rozwodzić nad tym wątkiem. Natomiast parę słów na temat moich prac zawarłem już w wywiadzie z panią dyrektor również. Źródła moich inspiracji być może są widoczne, dosyć czytelne na podstawie na przykład tego skeletonu Łodzi. Od dzieciństwa byłem związany z ceramiką, z modelowaniem w tworzywie, jakim jest glina. Wspaniałym, bardzo podatnym na formowanie. Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie, potem tutaj jeszcze PWSSP, tak to się kiedyś ta nasza uczelnia nazywała. Wspaniali profesorowie, profesor Stanisław Radwański, którego miałem przyjemność studiować przez 5 lat, z wielkim autorytetem. I druga taka wielka postać, to znam podczas studiów, to jest profesor Henryk Króla, wspaniały ceramik tutaj stąd z wybrzeża. Wybitna osobowość na skalę światową. Stąd wyniosłem te również jakby swoje źródła, swoje źródła inspiracji, bo zawsze mi to miało dowody. Ja spędziłem sobie 12 lat swojego życia w liceum, a poza tym fascynacja żeglarstwem, fascynacja modelarstwem, sztucznictwem, więc to jest gdzieś widoczne. Tworzę, tutaj państwo widzicie, to jest jakiś rzeczywiście tam wycinek prac z lat 2014-2020, gdzie ta Łódź właściwie, jej pierwowzór powstał już w 2008 roku, ale gdzieś niektóre motywy transformuje właśnie, nawiązując do tytułu wystawy, przetwarza wielokrotnie. I te tytuły, te fantomy, kokony, to gdzieś to się przewija i te cykle ciągną się latami, bo gdzieś to po prostu mnie interesuje, bo wokół tego podąża jak moja wyobraźnia. Tworzę w dwóch materiałach. Moim takim ukochanym pierwszym materiałem to była glina szamotowa. Większość tych prac, szczególnie właśnie te płaskorzeźby, są wykonane z gliny szamotowej. Ciężki materiał, natomiast daje dużą satysfakcję poprzez tą swoją porowatość, poprzez tą swoją zienistość, taki obiekt troszeczkę wykopany gdzieś z ziemi, spieczone w piecu ceramicznym, w tym ogniu. W tym misterium ognia, jak brzmiał tytuł jednej z moich wystaw, odbywa się właśnie ta cała magia przetwarzania tego materiału, tak? Nakładania tlenków, czasami wielokrotnie, i uzyskujemy jakiś taki efekt. Często jest to niespodzianka. To nie jest tak jak w malarstwie, że mamy paletę barw, tylko tutaj mając na tą paletę barw, czasami
przy różnicach temperatur, atmosfery w piecu, nałożeniu odpowiedniej grubości i tak dalej, uzyskujemy różne efekty. Drugi materiał to jest glina papierowa, która właśnie troszeczkę nawiązuje do tych moich takich inklinacji modelarskich. Tu właśnie ta wspomniana łódź, chociaż ona się nazywa Phantom, żeby to nie było tak wprost, tam Państwo widzicie z tyłu też taki skeleton właśnie, też glina papierowa. Sama nazwa już nam troszeczkę wyjaśnia, z czym jest ta glina, z papierem. Pulpa papierowa zmieszana, zbełtana, dodana do gliny daje nam taki efekt, że na przykład do prawie już suchej formy możemy doklejać. Ma to skurcz oczywiście, bo to jest ten problem w ceramice. Ja zazdroszczę zawsze malarzy, że oni sobie mogą to malowywać i przemalowywać obrazy. W rzeźbie, a szczególnie w ceramice, jest moment zastygnięcia, prawda? Potem moment tego zamknięcia pieca, oczywiście możemy ponawiać wypały, natomiast forma nam się nie zmieni. Natomiast ta glina papierowa daje możliwość właśnie, tak jak Państwo widzicie, takich bardziej ażurowych form. Podobnie jak daje takie możliwości porcelanu. No ja w porcelanie akurat nie pracuję, natomiast gdzieś tam również doświadczenia pracy z metalem, ponieważ dyplom robiłem w metalu. Obecnie pracuję, mam taki projekt dla miasta Olsztyn, gdzie z blachy stalowej gdzieś tam robię taką kompozycję żurawi. Robiłem wcześniej dla lotniska w Szymanach też taką kompozycję ze stali. Gdzieś tam też przy okazji zdarzają się przygody z brązą, czyli tak bardzo klasycznym materiałem rzeźbiarskim. W drugiej sali, jak Państwo przyjdziecie, są prace, które powstały w 19-20 roku. Troszeczkę inna bajka. Trochę zaczynam zmniejszać jeszcze skalę. I może troszkę więcej literatury. Zawsze byłem troszkę taki wycofany, jeżeli chodzi o tą taką czytelność tej pracy. Widz miał zawsze raczej ostatnie słowo do powiedzenia, miały być enigmatyczne. Tam jest troszeczkę więcej literatury, gdzieś odwołanie do człowieka, do jakichś takich sytuacji związanych z kondycją ludzką, lepszą bądź gorszą. Tam są też dwie prace z tego cyklu fantomy, czyli jakby z tego zakresu bardziej myślenia, czyli dwie trochę starsze. Czyli generalnie trzy cykle. Fantomy, kokony i ten ostatni bez tytułu, bo nie wiedziałem jak go nazwać. Myślę, że tu Państwo sami sobie dopowiecie, co te prace mogą Państwu mówić. Transformacje. Tak bardzo ogólnie przetwarzam różne obrazy w sobie. Próbuję się jakoś tak wypowiedzieć w tej formie, ponieważ to jest najbliższy dla mnie materiał, najbliższy dla mnie surowiec, z którego mówię. Wyrosłem już w pracowni ojca, mając tam te 5 lat, czy nawet mniej, już się lepkiło w glinie i wypalało w piecu różne takie formy. Także to jest fajny materiał, w którym się znajdujemy. No cóż, chyba tyle tak ogólnie. Ja chciałam bardzo podziękować autorowi, który włożył mnóstwo wysiłku, pracy, talentu, po to, żeby wzbogacić nasze życie wybrzeżowe Gdańska, które zamarło na kilka miesięcy, ale znowu wraca do życia, mam nadzieję, że już na dobre. I bardzo dziękujemy, no bo ludzie chcą tutaj przyjeżdżać, oglądać Gdańsk, nie tylko zjadać frytki i pijać piwo na piwnej, ale również chcą zobaczyć coś wartościowego, ponadczasowego, co jest Pana dzieło. Dziękuję bardzo. Dr Ani Bieli, która tutaj bardzo, bardzo mi pomogła wziąć udział w tym otwarciu. Też koledzy Bożykowi, który też pomagał. Bardzo dziękujemy Wojtkowi Felicjanowi. Kochamy za to, że to dla nas robi bezinteresownie, w ogóle to jest bohaterstwo, co robi niezależnie od tego, jaka jest pogoda, jak się czuje, to przyjeżdża i pomaga nam. Także Ani jest naprawdę mistrzem. Także to jest dla nas wielki zaszczyt, że Wojtek jest z nami zdrowy i nie pracuje. A w ogóle to jeszcze raz wielkie brawa dla Wojtka i dla gości. Także zapraszam do oglądania, bo wreszcie ta wystawa jest zainstalowana.
jest... A nie było tak łatwo, okazało się. Nie było takie proste, nie. Także naprawdę warto to zobaczyć, warto było się pomęczyć, żeby wzbogacać poczucie estetyki piękna u odbiorców. Dziękuję. Dziękuję bardzo.